Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na film o niczym. Dokładnie o niczym, o Nothing Phone One. To chyba jeden z najgłośniejszych smartfonów tego roku. Jeden z najbardziej wyhypowanych modeli. Jeden z tych, o których mówiło się wiele na długo jeszcze przed premierą. Nic dziwnego. Zabrał się za to Carl Pei, znany szerzej jako współtwórca OnePlusa, i wszyscy czekali na kolejnego OnePlusa, czyli zabójcę flagowców. A tu figa, bo tym razem pan Pei zafundował nam średniaka. Naprawdę fajnego średniaka. Przyznaję, że początkowo byłem strasznie sceptycznie nastawiony do tego smartfonu. Mówiłem wiele hałasu o nic, ale dotarł do mnie. Zacząłem go używać jako daily i z kubańca polubiłem. Bo tak naprawdę ciężko się nim do czegokolwiek doczepić, pamiętając oczywiście, że nie jest to topowy flagowiec, tylko smartfon z troszeczkę niższej półki. I kiedy to wszystko sobie skorelujemy z jego pozycją cennikową, to rzeczywiście można powiedzieć, że daje sporą satysfakcję. Na temat designu mogę się wypowiedzieć wyłącznie ciepło. Fakt, troszeczkę jest taki iPhone'owaty. Szczególnie jeżeli popatrzymy na płasko ścięte boki obudowy, płaski tył, płaski front, to można się tutaj, oczywiście trochę na siłę, dopatrzeć podobieństw do iPhone'ów. Ale w sumie to dobrze, bo iPhone'y są całkiem ładnymi smartfonami, nie? No i Nothing Phone też jest ładnym telefonem, aczkolwiek przypadła mi w udziale trochę ta smutniejsza czarna wersja. Biała jest jeszcze bardziej odlotowa, jeszcze bardziej rzucająca się w oczy. To, co teraz widzicie, te jaśniejsze paski, to światełka. Nazwali to glifami, dobra, niech im będzie, można to od biedy podciągnąć pod glify, podświetlenie, które pełni rolę po prostu diody sygnalizacyjnej, ale ma też zastosowanie przy fotografii czy filmowaniu jako taki dodatkowy doświetlacz. To przesądza o unikalności i wyjątkowości tego smartfona, aczkolwiek jest to jedna z rzeczy dla mnie przynajmniej doskonale zbędnych. Fajne jest to, że na przykład rozbłyski tych lampek mogą na różne sposoby zasygnalizować nam, kto dzwoni. Każdemu kontaktowi możemy przypisać jeden z kilku sposobów błyskania tych wszystkich świecidełek. Dla mnie zabrakło jednego, zrobienia z tego takiego podstawowego bajeru tego smartfona. Gdyby to jeszcze mogło sobie świecić tak podczas normalnego czuwania telefonu, kiedyś było takie światełko oddychające na przykład w Nokiach, tutaj też mogłoby być. Dobra, drenowałoby baterię, ale nie chodzi o baterię w tym momencie, tylko o bajerę. Mogło być po prostu trochę więcej bajery i jak już jesteśmy przy bajerze, to trochę zabrakło mi też możliwości samodzielnego utworzenia wzorów migotania glif. No ale myślę, że to akurat można załatwić aktualizacją oprogramowania i może kiedyś taka opcja się pojawi. Póki co jej nie ma. W każdym razie telefon z dużą, wyraźną cewką ładowania indukcyjnego z kilkoma tasiemkami widocznymi pod spodem naprawdę robi fajne wrażenie, taki technolook, taki trochę cyberpunk. Jest to po prostu bycze i strasznie mi się spodobało. Kolejną rzeczą, która mi się spodobała, jest niezbyt może wąska, ale przynajmniej równa, symetryczna z każdej strony ramka wokół ekranu. To taki atrakcyjny element stylizacji sprawiający, że telefon po prostu jest miły dla oka, przyjemnie się na niego patrzy. Przyjemnie się również patrzy na ten wyświetlacz. Oczywiście AMOLED, oczywiście z wysoką częstotliwością odświeżania i oczywiście Full HD. Czy w przypadku tego ekranu mogę na cokolwiek narzekać? Dobra, mógłby być odrobinkę jeszcze jaśniejszy, chociaż i tak jest tutaj niezła jasność, ale mogłaby być jeszcze większa. No i jej automatyczna regulacja mogłaby reagować odrobinkę szybciej. Tu jest taka wyraźna parosekundowa zwłoka, zanim ekran się rozjaśni czy przyciemni, zależnie od zmiennych warunków oświetlenia. Ale to jest drobiazg, który tak naprawdę w codziennym użytkowaniu telefonu raczej nie będzie nam przeszkadzać. Podobnie myślę, że nikomu nie będzie przeszkadzać to, że nie ma tutaj opcji automatycznej regulacji częstotliwości odświeżania obrazu. Możemy ręcznie się przestawić na wolniejszą albo szybszą. Ja po prostu ustawiłem domyślnie szybszą i już. Pod ekranem mamy czytnik linii papilarnych, jak na czytnik podekranowy jest całkiem niezły. W internecie było sporo informacji na temat usterek, wad wyświetlaczy Nothingów. Mój egzemplarz jak na razie żadnych wad nie wykazuje. Oglądałem również przez lupkę wykończenie tyłu obudowy, na co również były narzekania, że tutaj te niektóre elementy były nierówno spasowane, źle spasowane. Też niczego nie wypatrzyłem, może po prostu akurat miałem farta. Smartfon jest zmontowany naprawdę porządnie, materiały są naprawdę porządne. Mamy tutaj zdecydowanie poczucie obcowania z telefonem premium.
Na ekranie mamy Always On Display. Niestety na obudowie nie znajdziemy mini jacka, nie znajdziemy też miejsca na kartę pamięci microSD. No cóż, gdyby tego było mało, to jeszcze powiem Wam, że w opakowaniu niestety nie znajdziemy również ładowarki. Oczywiście Nothing oferuje ją osobno, w osobnym papierowym opakowaniu. Może nawet i przyjedzie do Was osobną przesyłką, po to, żeby było ekologiczniej. Ekologiczną barierę producenta ratuje tutaj tylko to, że opakowania są papierowe, no i łatwo je zrecyklingować. Jeżeli chodzi o interfejs, mamy tutaj działający na bazie Androida 12 interfejs, wow, Nothing OS. Cóż za niespodzianka. Interfejs ten jest bardzo bliski surowej postaci Androida, aczkolwiek podkręcono go tutaj pod względem wizualnym i zrobiono to całkiem fajnie. Widzicie, taka charakterystyczna czcionka pojawia się i w Always On Display, i w opisie funkcji, ale oczywiście schrzaniono jeden drobiazg, zabrakło w tej czcionce polskich ogonków. To akurat da się naprawić aktualizacją, pytanie czy producent to zrobi. Sam interfejs jest prosty, schludny i wygodny, nie ma tu żadnych śmieciowych aplikacji, czyli jest, można powiedzieć, tak jak lubię. Chciałbym natomiast poznać człowieka, który komponował, w cudzysłowie oczywiście, komponował dzwonki do tego smartfona. To po prostu trzeba usłyszeć. Oto przykłady tych dzwonków. Przyznacie, że brzmią specyficznie. Na szczęście można sobie dograć własny dzwonek. A to, co usłyszeliście, no to cóż, ocencie sami. Dla mnie to trochę odlot, a przy okazji zobaczyliście, jak sobie glify migają. Troszkę pośmieszkowałem z interfejsu, ale tak naprawdę wiele do zarzucenia to ja mu nie mam. Usunąłbym tylko tą wpadkę graficzną z polskimi czcionkami i jest git. Jeżeli chodzi o wydajność, w środku mamy Snapdragona 778G+, oraz pamięci typu LPDDR5 i UFS3.1, czyli całkiem zacny zestaw, aczkolwiek nie topowo flagowy, ale w sumie może i dobrze, bo ten telefon stosunkowo niewiele się nagrzewa i nie razi nas throttlingiem. Bez względu na zadania, jakie odpalimy na Nothing Phone 1, smartfon będzie pracował po prostu super płynnie i nie dostarczy nam właściwie przez większość czasu żadnych trosk. Ale jednak czasem zdarza mu się oszaleć. Jego szaleństwo polega na tym, że w zupełnie randomowych miejscach, w zupełnie bezsensownych momentach przywiesza się. Ekstremum był moment, kiedy w ogóle nie mogłem odebrać połączenia, bowiem najpierw na ekranie na zmianę pokazywał mi się obraz blokady i dialera, po czym ekran zgasł na amen i musiałem telefon zresetować. Zdarzyło się to co prawda raz, ale nie powinno się zdarzyć w ogóle, podobnie jak reszta przycinek, kiedy na przykład otwieram galerię, skrzynkę SMS-ową, czy próbuję odpisać na maila. Taka przycinka trwa chwilę i występuje randomowo. Liczyłem, że aktualizacja to poprawi, ale był już jeden update i nic się tutaj w tej kwestii nie zmieniło. Wydaje mi się, że są to jakieś choroby wieku dziecięcego, które może kolejne aktualizacje usuną, szczególnie jak nabywcy tych telefonów będą mocno naciskać producenta w tej kwestii. No ja naciskam, tak, zróbcie coś z tym, kurczę. Jeśli chodzi o osiągi akumulatora, to są nawet niezłe. Jest to smartfon z gatunku tych dwudniowych, aczkolwiek pod koniec tego drugiego dnia to już z baterią robi się trochę krucho. Jak już wspomniałem i pozostawiam to bez komentarza, w zestawie ładowarki nie uświadczymy, a sam smartfon nie napełnia się jakoś rewelacyjnie szybko, bowiem z mocą 33 W. Pełne ładowanie zajmuje w granicach 1,5 godziny, tak, godzinę 20, zależy od tego, z jakiego pułapu startujemy, ale tu warto odnotować, że najwolniej telefon ładuje się pod koniec. To normalne, natomiast jeżeli chcemy sobie doładować Nothinga na szybko, to proponuję tak do połowy, do 70% go ładować, bo później to już strata czasu. Jak już zauważyliście, po pokaźnej cewce na tyle obudowy telefon można ładować indukcyjnie. W zakresie komunikacji Nothingowi wiele nie zarzucę. Jedyne, na co mógłbym ponarzekać, to niepełna stereofonia, to znaczy stereofonia asymetryczna. Jeden głośnik na dole, drugi po prostu ten słuchawkowy, no i oczywiście ten drugi gra ciszej i oferuje raczej głównie wysokie tony, podczas gdy z tego dolnego wydobywa się jakaś tam namiastka basu. Ogólnie gra to nieźle, ale nie rewelacyjnie, natomiast jeżeli chodzi o jakość połączeń telefonicznych, to absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń, podobnie jak do działania pozostałych modułów mobilnych. Tutaj niczego niepokojącego nie zauważyłem, poza oczywiście wspomnianą już wcześniej przywiechą podczas odbierania połączenia. OnePlus, przepraszam, Nothing Phone nie wygłupiał się w kwestii aparatów fotograficznych. Z tyłu zamontowano dwie 50-megapikselowe jednostki, z przodu 16 do selfie. I
w sumie wystarczy, chociaż niektórym może oczywiście dokuczać brak aparatu z teleobiektywem. Jak wypada jakość zdjęć? Generalnie za dnia jest świetnie i tutaj nie ma na co narzekać. Nothing Phone oferuje nieprzesycone, dosyć naturalne kolory, całkiem dobre odwzorowanie detali i całkiem przyzwoite zdjęcia z obiektywu szerokokątnego. Niestety w przypadku tego obiektywu zauważymy już różnicę w oddaniu kolorów. Będą nieco bardziej przytłumione i trochę ciemniejsze. Funkcja portretowania działa też przyzwoicie i tutaj nie mam na co narzekać. Zdjęcia nocne, no cóż, mogłyby być trochę lepsze, ale patrząc na cenę telefonu, to ja też wybrzydzać nie będę. Oczywiście jest tryb nocny, który zdecydowanie rekomenduję do fotografii miejskiej, natomiast zdecydowanie nie rekomenduję jakiegokolwiek zoomowania. Tu już nawet pierwszy etap zoomu robi się słaby, a dalej to już tylko gorzej. Nothinga można za to polecić do zdjęć makro. Makro robi po prostu obiektyw szerokokątny, no i dzięki rozdzielczości 50 megapikseli zyskujemy całkiem fajną jakość tych fotek. Selfiaki jak selfiaki są przyzwoite, aczkolwiek niczego nadzwyczajnego w nich nie zobaczymy, od po prostu porządna średnia półka. Jeżeli chodzi o filmowanie, również jest nieźle. Jakości filmu wiele zarzucić nie mogę. Jest i stabilizacja cyfrowa, jest i optyczna, i wszystko tutaj jest w jak najlepszym porządku. Nie mam zastrzeżenia ani do dźwięku, ani do płynności jakości kolorystyki obrazu. Pomarudzę tylko na brak możliwości przełączania się pomiędzy obiektywami podczas filmowania i na brak rozdzielczości 4K w opcjach aparatu przedniego. Takie dwa, powiedzmy, niedociągnięcia. Nie będę ukrywał, że Nothing Phone One bardzo mnie zaskoczył, oczywiście w pozytywnym sensie. Spodziewałem się, że to kiszkowate, przehajpowane urządzenie z jedynym bajerem w postaci świecidełek na pleckach. Okazało się, że otrzymałem porządnie wykonany, oryginalnie, ale trzeba powiedzieć, że całkiem fajnie wystylizowany smartfon z przyzwoitym, chociaż wymagającym jeszcze dopracowania interfejsem, z dobrym ekranem, niezłymi aparatami fotograficznymi, którym jednak dołożyłbym jeszcze trzeci z teleobiektywem, i otrzymałem smartfon pozbawiony jakichś poważniejszych słabości. Okej, irytowały mnie jego przycinki, ale tu liczę, że producent to poprawi w drodze aktualizacji i po następnym update'cie będzie już tylko lepiej. Pytacie, ile to kosztuje? Już Wam mówię. Najtańsza wersja 828 to wydatek 2300 zł. Za 2400 kupicie już 8256. Tą wersję bym już bardziej rekomendował, bo pamiętajcie, pamięci nie powiększycie. No i topowa odmiana 12256 dla tych najbardziej wymagających za 2620. To są dobre ceny jak na to, co ten smartfon sobą reprezentuje. Serio. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze i aż tak tanio, ale pamiętajcie, że musicie jeszcze do tego dokupić ładowarkę. Przy czym niekoniecznie tą oferowaną przez Nothinga, bo ona jest co prawda 45-watowa, ale telefon używa tylko 33-watów i w dodatku ta ładowarka jest droga, choć fajnie wygląda. 170 zł za ładowarkę to tak już troszeczkę mech. No i możecie sobie jeszcze też dokupić też niekoniecznie tani silikonowy pokrowiec, aczkolwiek taki troszeczkę przyzwoitszej jakości, niemniej no, 100 to też nie tanio, no ale ogólnie cennik oceniam pozytywnie, podobnie zresztą jak ten smartfon. On nie jest idealny. Mam wrażenie, że jego oprogramowanie trapią jeszcze jakieś choroby wieku dziecięcego. Niemniej jest zaskakująco dobrze jak na debiucik. Myślę, że debiucik udany i miejmy nadzieję, że kolejny model będzie jeszcze lepszy, a równie dobrze wyceniony. Niby nic, a wyszło fajnie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!